Jeśli chodzi o atmosferę, to żeby mieć jakieś porównanie, to trzeba sięgnąć do 17 lipca jeszcze. Otóż wtedy w Lublinie stanęło MPK. I ja również wśród wielu innych na przystanku czekałem na te MPK i MPK nie ma. I zorientowaliśmy się, że zastrajkowali. O, to było olbrzymie wydarzenie. Gdyby to chciał ktoś kiedyś sfilmować, zobaczyć, no to wtedy wszyscy z tych przystanków, to się nie tak jak dzisiaj na przystanku to stało, na tych końcowych, zwłaszcza tam na tych osiedlach, to na tę samą godzinę jedną, to w takie kolejki to stało 200-250 osób czekało. I te przystanki, teraz ci ludzie ruszyli do pracy na piechotę i z jaką to było radością, to nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. Jakiż to była radość, że zastrajkowało MPK, bo już wszyscy wiedzieli, że wszędzie są strajki, ale nie było takiego widomego znaku solidarności, tak dzisiaj byśmy to określili. I on miał wtedy miejsce. Ci ludzie się ze sobą całowali, ściskali, wiwatowali w drodze do pracy. I ja też miałem parę ładnych kilometrów do tej mojego PZMOT-u, zanim dotarłem. I taka sama atmosfera dzieje się w tych dniach na początku września. Właściwie to nie pracowaliśmy, to też jest prawda. Entuzjazm był tak duży, że wszyscy gorączkowo spotykali się i tylko rozmawiali. Co i jak to zrobić, jak to urządzić, ja to jak najszybciej. A tu trzeba było się w pracę organizacyjną zaangażować. Więc ja w tym momencie od tych kilku dni to już wypadam z tego rytmu. Tylko wiem, że jest entuzjazm, ale widzę go gdzie indziej już, bo pierwsza moja w tej sytuacji rola to jest tam pomóc w tych zakładach, gdzie się jeszcze boją, gdzie jeszcze jest jakiś twardogłowy dyrektor i sprzeciwia się powstaniu związku. No i tam, gdzie reprezentuje zarząd regionu na tych założycielskich różnego rodzaju, no to jak pamiętam, to chyba 1100 czy 1200 zakładów i to wszędzie było po 90% ludzi w Solidarności. W związku z tym to była taka fala pracy, ogrom pracy, że ja przez pierwsze dwa miesiące to jeździłem od zakładu do zakładu po 2-3 godziny. A potem siadaliśmy w nocy i przygotowywaliśmy dopiero uchwały, a do tego doszły cała kwestia, lokale, pomieszczenia, faksy, telefony. No, zorganizować całą bazę. No, to jest wysiłek na ogromną skalę, którego dzisiaj już takiego zaangażowania chyba nikt nigdy i nigdzie nie było. Z niczego stworzyliśmy w kilka tygodni przeogromną strukturę, silną, naprawdę, zdyscyplinowaną, bo się to okazało bardzo szybko. W pierwszym strajku ostrzegawczym, do którego wezwała Komisja Krajowa, gdy nie było rejestracji Związku Zawodowego Solidarność, to pamiętam, że 95% to z taką wiarą do tego strajku przystąpiło, no i rejestracja miała miejsce, musiała mieć miejsce przy takiej demonstracji takiej siły ze strony związku oczywiście.